Poznaliśmy już dwie finalistki, czas na trzecią. Jest pedagogiem i na co dzień pracuje w świetlicy w szkole podstawowej w Kielcach. Wygrała odcinek z opolskimi przebojami lat 60. i 70. Izabela Kopeć. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry. Jak taka poważna pani pedagog, matka dwóch nastolatków skierowała swoje drogi, żeby wpaść do nas, do szansy na sukces? No to wszystko chyba, panie Marku, przez marzenia. Ja tak małymi kroczkami, krok do kroczku spełniam sobie właśnie te swoje marzenia. Taki impuls. Jestem tutaj akurat właśnie w szansie na sukces. O twoim zwycięstwie zdecydowali Irena Santor, Krzysztof Cugowski i Maryla Rodowicz. Zobaczmy to. Izabela Kopeć. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja w życiu nic nie wygrałam. To jest mój pierwszy raz. Papuga jest szeroko niklowany bar. Wydaje mi się, że Czesław Niemen byłby zadowolony z twojej interpretacji. Krzysztofie, dlaczego właśnie Iza? Ja myślę, że jeżeli ktoś umie to, co ma zrobić, to właśnie Iza. Dziękuję pięknie. Ikony polskiej muzyki zachęcają do głosowania na Izę. Jeśli podzielacie ich zdanie, wyślijcie SMS o treści 3 pod numer 7350. Teraz już Izabela Kopeć, Krzysztof Cugowski i Cień Wielkiej Góry. Przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gruź, i gruź. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. O, trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Śmierć tutaj wszystko nie zdarzy. Na rzęsach szron inni już idą dalej. Na twarzy śnieg, lecz są nami śmieni sam. Góry wysokie, dziękujemy. Jeżeli to Izabela Kopeć ma wsiąść do pociągu zatrzymującego się na stacji Opole Debiuty, wyślijcie SMS pod numer 7350, a w jego treść wpiszcie cyfrę 3. To jest wielki